Witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy w Utah na Resterii. Zobaczcie, nasz truck stoi. Kasia jednak nie chciała przyjść, bo się położyła spać. Pokażę wam pustkowie, tak jak obiecywałem. Tak to wygląda, nie z autostrady. Czyli patrzcie, po horyzont pusto. Pusto i tak jak kiedyś wspominałem, to kiedyś było tutaj wszystko pod wodą. Tutaj było jezioro. W ostatniej epoce lodowcowej, czyli jakieś 10 tysięcy lat temu, jezioro się cofnęło i zostały takie pustynne tereny. No i oczywiście 70 km stąd, bo jakieś 50 mil stąd, to wychodzi 70 km, jest słona pustynia Bonneville. Tak to wygląda. Teren, tak jak wam mówiłem, półpustynny. Tutaj tylko takie skałki. I tak to praktycznie wygląda. Ładnie. No nie mogę powiedzieć, że one nie robią wrażenia. Bo robią wrażenia te skały. Patrzcie. Tak jest, takimi porostami. Czy robi to wrażenie? Tutaj też jacyś chodzący. Tu widzicie, autostrada idzie 80. Stąd wyglądają te ciężarówki bardzo małe. I tu po horyzont pusto. Ciepło jest. Jakieś 18 teraz stopni się zrobiło. Ale widoki są niesamowite. Tutaj też w tamtą stronę jest. Tu idzie 80, w tamtą stronę jest do Salt Lake City. Więc widzicie, coś innego takiego. Nie tylko widoki widziane z ciężarówki. Ogrom tych przestrzeni jest niesamowity. No i tak jak mówiłem wam, tutaj to takie krzaczki rosną. Te akurat wyschnięte, ale ogólnie coś takiego. No, gleba też taka sobie, no patrzcie. Kamienista. Więc tak naprawdę nie ma tutaj co tak rosnąć. I nie no, te przestrzenie po prostu mnie urzekają za każdym razem, jak tu jestem. Jest coś niesamowitego. Cisza. To mocno hałas, tak się. A drugie coś przyjechało. Tu jest, powiem wam szczerze, jesteśmy 1325 metrów nad poziomem morza. Więc to też nie jest nisko. Tutaj też są jakieś skałki, można wejść. Są takie skałki i takie. W tych skałkach też są takie groty. Takie to wszystko chyba naturalna erozja. Wiecie, piasek, wiatr, woda. I te skały po prostu takie mają fajny kształt. Wygląda to fajnie. Tutaj z tyłu za tym jest jakby taka fabryka, mi się wydaje, czy coś, więc ona trochę tutaj psuje dzikość tego jakby krajobrazu. No, może jakiś zakład chemiczny zrobiony na uboczu. Tam w oddali widzicie, ja wam przybliżę, gdzie pociąg. Raz, dwa dwie lokomotywy, chyba dwie pchające. Taki długi, nie? Odtąd. O tam. Tamto. O, czekajcie, od tamto. Tamtąd, dotąd, a teraz oddalę, widzicie? Jaka się nitka przesuwa. To pociąg, ale on jeszcze jest krótki, bo jeżdżą jeszcze dłuższe. Jak do Kalifornii po pustyni kontenery ciągną, to są jeszcze dłuższe te pociągi. Tutaj pustkowie. Tak jak wam mówiłem,
Tutaj są fajne takie erozje skał i tak to wygląda. Widzicie tu takie, no, takie skały tutaj. To wszystko zamarza, pęka i po prostu powstaje takie fajne formacje skalne. Tak, na samym końcu też jeszcze pociąg. Tutaj, w tamtą stronę, do Nevady, też widzicie pustkowie. Więc jeżeli tutaj w dawnych czasach ktoś był, rozpalił ognisko, no to jak tutaj stał sobie taki pan Indian czerwony, ja widziane wszystko było jak na dłoni. Fajne, mi się podobają. Takie co niektóre popękane. Może nie czerwone, ale też patrzcie, widać, że to było w gnie. No tu są, tu była, to są jakieś zwierzaki czy coś. I tu widać, że to są skały osadowe z dna jeziora. Trochę wyszedłem wyżej. Taki jest grzbiet, jakieś górki, góry. O, tutaj zobaczcie. Wygląda to niesamowicie. Niby nisko,